Hej, witam Was, tutaj Dominik. Takiego odcinka jeszcze u mnie nie było, bo dzisiaj odgrzybianie, mycie wysokociśnieniowe, odpylenie, podkładowanie i dwa malowania. Jednym słowem, kompleksowe odnowienie dachówki. Przypominam Wam także o moich social mediach, macie je tutaj i w opisie, a jeżeli film Wam się spodoba, to dajcie lajka, suba i dzwonka, ponieważ wtedy będziecie na bieżąco z moimi publikacjami. Zaczynamy! Dach ma około 25 lat i nigdy nie był myty ani zabezpieczany. Z bliska widać, że powierzchnia nie jest już gładka, są duże ubytki, ale żeby ocenić, jaki jest faktyczny stan tej dachówki, to trzeba ją na początku odgrzybić i umyć. Dlatego też od tego zaczynam. Piana ląduje sobie na powierzchni. Nigdy nie daję jej na całość, tylko dzielę sobie na mniejsze etapy. W tym wypadku będzie to połówka. Jak widzicie, liny już zostały zamocowane, czekają tylko, aż ktoś zechce się po nich przejechać. Klasycznie zaczynam sobie od dołu. Lepiej widzę wtedy ten schodek na dachówce. Nogi mi też nie odjeżdżają, bo nie muszę stać na śliskich grzybach. Zobaczcie na efekt, już widać, że no, będzie odlot, bo zanieczyszczenia znikają w mgnieniu oka. Niestety, przy takim mchu nie da się uniknąć, aby nie leciał on na dół. Ale na to też jestem przygotowany, ponieważ przyjechałem wyposażony w taczki, miotły, plandeki i dmuchawę do liści. W spustach też mam włożoną taką małą plastikową kulkę, zapobiegającą zatykaniu. Tutaj przy jaskółce lekko chlapię u ścianę, ale na końcu wszystko dokładnie spłukam pod niskim ciśnieniem. Analogicznie także działam w dalszej części, czyli nanoszę sobie płyn, odczekuję jakieś 10-15 minut i dokładnie wysokociśnieniowo myję całość. Zobaczcie, z daleka widać, że te mchy zaczynają żółknąć. Kluczem do szybkiego zakończenia tego etapu jest właśnie odpowiednia chemia, bo tylko wtedy dobrze zmiękczone zanieczyszczenia tak chętnie schodzą z dachu. Ja jeszcze nie zabezpieczam okien dachowych, ponieważ każdą folię jestem w stanie ściągnąć tak wysokim ciśnieniem, więc byłoby to totalnie bez sensu. Natomiast później oczywiście zasłaniam szyby i obmalowuję okno dookoła. Tamta część była zdecydowanie wygodniejsza. Tutaj już nie mam klasycznej jaskółki, tylko cały wystający, kilkuspadowy dach. I to jeszcze w takim dziwnym, koślawym kształcie, ale muszę przyznać, że z daleka wygląda to ładnie. Zdecydowanie mniej słońca, dach jest przez większość dnia w cieniu, ale tym lepiej, bo od samego początku widać, że jest ten efekt wow. Kominy na szczęście mam w kinkierze, więc mogą mi spokojnie posłużyć jako punkt kotwiący dla liny. Okute są nową blachą i dzięki temu odpadło mi też malowanie. Myję zawsze metodą przód-tył, więc jestem w stanie dokładnie usunąć wszystko z pionowych łączeń dachówek. Czas na ściągnięcie dyszy i wypłukanie całości. Delikatnie ściągam wszystko na dół. O, jeszcze tylko te miedziane okucia i będzie gotowe. Tak to wygląda po myciu. Mchy i glony przez te lata tak mocno ukorzeniły się w dachówce, że zdecydowana większość powłoki odeszła wspólnie z nimi. Ale jeżeli nie trzymała się zbyt dobrze, to też nie ma co po niej płakać. Gdy mam już wszystko wyschnięte na pieprz, mogę zaczynać kolejny etap, czyli podkładowanie. Pewnie zapytacie mnie, co to jest i jakie ma właściwości. Ten płyn to Axilux. Wsiąkając w dachówkę, wzmacnia ją, zwiększa przyczepność kolejnych powłok, zmniejsza chłonność i, co ważne, nie zamyka tej dachówki, tylko pozwala jej swobodnie oddychać. Stosuję tutaj dyszę zieloną, kapkę niższe ciśnienie, ponieważ muszę dostosować się do tego, jak mocno pije mi ta powierzchnia. Pomimo, że kąt nachylenia jest duży, to i tak stoję tam swobodnie. Chodzenie po czystej dachówce betonowej jest na tyle wygodne, że można całkowicie właściwie odpiąć się od liny. Ale oczywiście zawsze mam uprząż i wpięty przyrząd zjazdowy, natomiast dla wygody zmieniłem kask na czapkę. Przed malowaniem wszystko dokładnie mieszam. Nie jestem zwolennikiem dolewania czegokolwiek, więc to, co mam we wiadrze, ląduje pod maszyną. Jak widzicie, korzystam z systemu Axilbetu, model maszyny STMAX 2K595, pod spodem plandeka dla zachowania porządku. Pozostało mi tylko wymieszać całość i jestem gotowy. Maluję w kolorze ceglastym, chociaż jak to ładnie klient powiedział, świeża powłoka wygląda jak jajecznica, ale zobaczycie, jak wyschnie, że będzie ładnie. Nie omijam także uchwytów pod instalację. Dlaczego je maluję, okaże się w dalszej części filmu. Jadę na boki, ponieważ szczególnie zależy mi na tym właśnie schodku. Tam powłoka niestety nie jest gładka, więc muszę tam dojść od dołu właśnie w taki sposób. Na łączeniu dachów widzieliście, że pomiędzy te okucia z miedzi wkładam sobie taką blachę, żeby też nic nie chlapnąć przypadkiem, no i też żeby nie musiał tego specjalnie obmalowywać. Szyby zabezpieczone folią samoprzylepną i po jednej dachówce obok przejechane pędzle. Końcówka jak zwykle włożona dykta i dwa ostatnie piony na tych dachówkach, czyli te takie schodki, czy też uskoki, jak ja je nazywam, także pomalowałem pędzlem, ponieważ ciężko jest na dachu aż na tyle się wychylić i tak wygiąć dłoń, żeby to idealnie pomalować. Ja zawsze klientowi sporządzam trzy wyceny: na Beckerze, Noxanie i właśnie Axilu. Ten ostatni, używany tutaj, jest najtańszy.
ale też nie każdy chce inwestować kilkanaście tysięcy złotych w odnowienie dachówki. Daje efekt takiego półmatu i zobaczycie na końcu, jak fajnie to będzie wyglądało. Czas na moje ulubione ujęcie, czyli efekt z daleka. Mam tutaj jedną linkę, jak widzicie jadę sobie pasami po trzy dachówki. To, o czym wspominałem, też widać tutaj doskonale, czyli obmalowane końcówki z boku i na dole. To samo z tyłu, po jednej dachówce obok jaskółki. Zauważcie, że wszystkie blachy są odcięte. Tak samo analogicznie jazda z boku na bok. Tutaj w końcówkę włożona dykta. I za chwilkę zobaczycie, że zakończę pistoletem, o właśnie tutaj. Także nakładam tyle, ile się da. W momencie, gdy wszystko schnie, wówczas pędzlami maluję dachówki zapasowe. Zawsze każdego klienta namawiam, żeby zachować przynajmniej kilka sztuk. Gdyby przypadkiem, nie wiem, coś się stało, mogą się zsunąć, coś może na nie spaść. Tutaj też będzie widać, że pomimo tego, że są one nowe, nigdy nie były używane, to jednak te uskoki nie są idealnie gładkie. I muszę tak w pewnym sensie podziubać je pędzlem, żeby dokładnie je pomalować. Moja połać jest już wyschnięta, ale żeby położyć ostateczną powłokę, muszę wykonać jeszcze kilka takich, no, niezbyt lubianych przeze mnie zadań. Czyli znowu odcinka jaskółki, dołów, boków, nie wiem, na przykład okien dachowych, ale przynajmniej mam pewność, że nie puszczę mgiełki na przykład na elewację czy też na komin. To właśnie jest mega czasochłonne, bo samo malowanie maszynowe to już pestka. W oddali widzicie już moją akówkę Metabo, więc na samym odnowieniu dachu się nie skończy. Pan właściciel zażyczył sobie jeszcze zmiany tych właśnie uchwytów pod instalację. Więc wyniosłem sobie sprzęt, żeby też niepotrzebnie nie schodzić na dół. Zaplanowałem to tak, żeby na trzeci dzień zostało mi tylko pomalowanie ostatecznej powłoki. Więc czysto hipotetycznie powinienem skończyć do południa, zanim zacznie grzać. Demontuję już te zużyte uchwyty, pod spodem zobaczcie jest niepomalowane, więc te nowe instaluję obok. Tylko po to, żeby tam jeszcze właśnie dokładnie zabezpieczyć. Od liny niestety ten przewód delikatnie mi się krzywi, więc na początku ustawiam to tak na sucho, a potem na gotowo. Tak, żeby nie tylko spełniało swoją funkcję podczas burzy, ale też żeby ładnie wyglądało. Zostało tylko akówką pospinać wszystko na sztywno i schodząc przejechałem także bok, tak jak tutaj widzicie. Musiałem właśnie uważać, żeby też nie dotknąć tej blachy, ani żeby nic mi na nią nie skapnęło. Ale udało się wszystko ładnie wykończyć. Całość nadaje się już pod końcowe malowanie. Zaczynam właśnie tutaj, może dziwnie, że tak od połowy, ale za chwilkę płynnie przejdę na kolejną część. I tutaj właśnie nie będzie widać tej odcinki. Dysza zajmuje mi właściwie całą dachówkę, a ja i tak przesuwam się zdecydowanie wolniej, mocno zajeżdżając na poprzednią. Tutaj macie efekt po dwóch malowaniach, a tutaj po jednym. Na pewno nie jest oszczędzane. Chociaż pamiętajcie też, że nikt nie jest w stanie wyszpachlować wam dachówki. To jest przecież malowanie. No ale jak widzicie, wszystko można ładnie, w cudzysłowie, pozalewać. Pozostało wszystko dokończyć. Za chwilę przejdę do ostatniego rzędu dachówek. Zobaczcie, lina związana, dykta włożona, no i chyba czas pokazać wam efekt. Tak wyglądało to przed. A tak po malowaniu. I na koniec takie jeszcze ujęcie z komina, pokazujące całość. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dla porządku przypomnę jeszcze o subach i o dzwonku. Jest to mega ważne, żeby tworzyć dla was dalej te filmy i żebyście mogli te efekty oglądać. Ode mnie to tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, na poczcie lub na Facebooku. Ja tymczasem się żegnam. Trzymajcie się. Cześć.